Hej, witam wszystkich. Dzisiejszy filmik będzie na takiej rozkminie, jak sobie zrobić zasilanie do tego zasilacza kupionego w Gołtroniku. I myślałem tak, żeby kombinować z obudową, robić z pleksji, bawić się. Mam taki zasilacz tutaj, kiedyś kupiłem 24 V, 8 A na wyjściu moc. Chciałem to zrobić, ale myślę sobie, kurczę, no nie, zostawię go do innego projektu. Mam pomysł na coś innego, co z nim zrobić. I tak sobie ciągle kombinując i myśląc, jak i czym go zasilić, postanowiłem, że wykorzystam do tego celu stację Della dokującą. Jak widzicie, tutaj mam wszystko porozbierane. Już, oj, ale by mi spadło. Już mam to wszystko tutaj mniej więcej porobione. Jak to sobie wykombinowałem? Słuchajcie, ta stacja Della jest zasilaczem dosyć mocnym. To jest zasilacz Della. Już wam mówię, tutaj pisze 130 W i to jest 19,5 V ma na wyjściu, 6,7 A. Także jest naprawdę wydajny i myślę, że spokojnie wystarczy mi do tego zasilacza, żeby sobie tutaj nim robić różne rzeczy. On działa też na takiej zasadzie, że może podwyższać napięcie, czyli z tych 19,5 V może mi zrobić maksymalnie 30, chyba tam 6 V, a także może obniżyć je do, załóżmy, nie wiem, do 1 V, tak? I możemy sobie też regulować tutaj ampery. I dlatego postanowiłem właśnie tą stację Del przerobić tak, żeby podpinając tutaj zasilanie 19,5 V, wyprowadzić sobie zasilanie na te trzy porty, tutaj USB. I co mi to da? To mi to da, że będę mógł sobie na przykład podpiąć w nocy do ładowania telefon. I to będzie wyglądało tak po prostu, że ja sobie tylko podłączę ten zasilacz do zasilania i zobaczcie, jak to w ogóle fajnie w Delak jest w tych wtyczkach, że tutaj się zapali niebieska obwódka na tym kabelku i będzie to znaczyło, że zasilacz jest podłączony do sieci. Widzicie? Zarąbiste to jest. I teraz podłączając tutaj zasilanie 19,5 V do tej płyty, tu mam taką przetworniczkę kupioną kiedyś na AliExpressie Step Down. Ona obniża z 24 V, maksymalnie 24 V można tutaj podpiąć. Także 19,5 nie stanowi żadnego problemu. I na wyjściu ma 5 V. Na płycie zmostkowałem wszystkie tutaj od tych trzech złączy USB plus 5 V i masę. I zobaczcie, teraz podpinając pod zasilacz 19,5 V, tutaj na płytce mi się świeci czerwona dioda. Znaczy, że jest podpięte zasilanie. I na wyjściu tych trzech USB-ków mam już możliwość ładowania telefonu. Pokażę Wam na przykładzie podpinania takiego testera USB. Pierwszy port. Jak widzicie, na wyjściu jest 5 V. Teraz wtykając drugi port. Też mamy 5 V. No i w trzeci też mamy 5 V. Czyli maksymalnie mógłbym podłączyć trzy urządzenia. I taka teraz moja tutaj informacja. To ten konwerter, on maksymalnie może tutaj podać 3 A. Chociaż nie wierzę w to, że poda 3 A pod ciągłym obciążeniem, bo pewnie by się bardzo mocno grzał. Ale załóżmy, że te 2 A to jest taka optymalna, jakby optymalny taki prąd, którym będę mógł obciążać, na przykład podpinając, nie wiem, dwa telefony, które mają tam pobór, na przykład, nie wiem, 1,5 A. To zależy jeszcze, jaki telefon, bo niektóre nawet potrafią ciągnąć i 2 A. Także zasilanie tych portów rozwiązałem w ten sposób, że wykorzystałem właśnie taką przetworniczkę DC Step Down. Warto kupić sobie więcej takiego czegoś, bo naprawdę przydają się. Gdybym wcześniej nie kupił tego, no to raczej bym tutaj tego nie rozwiązał w taki sposób jak teraz, ponieważ podpinając tutaj zasilacz do tego gniazda 19,5 V,
Tutaj żadnego zasilania nie miałem. Działa to tak, że wpinamy taką stację Dell do laptopa i wtedy dowiedziałem się oczywiście od pewnej osoby, która jest niezwykle kumata i mówi mi dużo rzeczy, że wpinając taką stację do laptopa, przez laptopa przechodzi te całe napięcie 19,5 V, żeby zasilać jakąś tam baterię, a z laptopa już leci tutaj przez te piny zasilanie na poszczególne właśnie USB-ki, tutaj wyjścia na przykład do monitorów, że możemy podpinać. No i tak to wygląda. Chociaż tutaj ta płyta ma dwa MOSFETy obok zasilania 19,5 V. Tutaj jest jeden, po drugiej stronie jest drugi. To i tak tutaj zasilania nie ma, jeżeli nie podłączymy do stacji dokującej. Tak to wygląda. Teraz będę musiał to upchać jakoś do obudowy, złożyć to. Jeszcze sobie muszę wyprowadzić tylko 19,5 V na zewnątrz, żeby zasilić sobie ten miernik. Żeby zrobić właśnie zasilanie do tego, znaczy miernika do tego zasilacza. No i to już chyba będzie w zasadzie tyle. Także taką stację, jeżeli ktoś ma do wyrzucenia, może ją wykorzystać w ten sposób, że posłuży jako ładowarka do telefonów chociażby. No to będzie bardzo fajny patent, bo będę mógł sobie podłączyć w nocy bez żadnych tam diod, świecenia, telefon bądź się ładował z tego tutaj gniazda. Bardzo fajna sprawa. Gdzieś sobie to koło łóżka chyba planuję rozłożyć. Nawet może sobie przymocuję do łóżka tak bokiem. Zobaczymy. Jeszcze pomyślę, gdzie to będzie stało. Co wam chciałem jeszcze pokazać? Ok, ja sobie to odłączę. Przejdźmy sobie teraz na AliExpressa i pokażę wam dokładnie, jak wygląda ten konwerter, który obniża właśnie napięcie. Firefox. I zobaczcie, to jest coś takiego. Tu jest jakaś partia, chyba że nie wiem, w sztukach sprzedają. Bo na pewno 5 sztuk. Aha, dobra, 5 sztuk za 26 zł. Nie pamiętam dokładnie, za ile ja to wtedy kupiłem, ale tanio też jakoś. I chyba z tego co pamiętam, 3 sztuki kupiłem tego, także mam jeszcze dwie w zapasie do czegoś tam. I jak widzicie, tutaj macie input od 6 do 24 V, a na wyjściu macie 5,1. No powiedzmy 5 V 3 ampery, tak? Tutaj zauważcie, że sobie wylutowałem to gniazdo USB-ka, pod które można sobie podpiąć tam jakieś różne rzeczy. Dlatego, żeby upchać tą płytkę we wnętrzu tej stacji dokującej. No i tu mamy cały opis tego. Podlinkuję oczywiście to do filmiku, także jak ktoś będzie chciał sobie zamówić takie coś, to no problem. Napięcie wejściowe 6,24 V, napięcie wyjściowe 5,1, 5,2 V. Można też wybrać jakieś inne wersje, tylko trzeba tam napisać sprzedawcy od 3,3 do 6 V. Także no fajnie, fajnie, takie 3,3 też by się przydał pewnie do jakichś tam projekcików. Wskaźnik napięcia wyjściowego jest czerwony. Te opisy mnie zawsze rozwalają. No i tak to wygląda. 3 ampery max. Chyba taka praca 0,7, 1 amper, 1,5. Coś oni tutaj piszą. Chodzi o obciążenie, że może pracować, załóżmy, do 1,5 ampera, nie wiem, bez problemu. A potem na przykład, nie wiem, czy przy 2,4 amperach jakieś chłodzenie trzeba byłoby dodawać, że jak miałaby tak chłodzić cały czas. No tak to wygląda, fajna płytka. Naprawdę przydała się idealnie wręcz do tego projektu. Wstępną module Car USB, Cell Phone Charger, Input Voltage. To jest ich opis. Opinie klientów, zero. Aha, czyli jeszcze nikt nie napisał żadnej opinii, ale moja opinia jest taka, że to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna. Dobra. Jeszcze tą stację dokującą wam pokażę, jak ona wygląda cała.
Widzicie, tutaj z boku będę miał takie trzy porty właśnie USB, do których będę mógł się podpiąć o każdej porze dnia. No, a zasilanie będzie szło tutaj 19,5. Dzięki temu rozwiązaniowi, które teraz zrobiłem, nie rozwalę wtyczki od zasilacza, od laptopa, żeby zasilać ten właśnie zasilacz. Bo tak mogłem zrobić, tak żebym wtyczkę rozwalił. No i wpiął się tutaj, tak? No ale dlatego właśnie kombinowałem, jak to zrobić, żeby nie rozwalać tego zasilacza, a wyjść na swoje, że tak powiem. I tu ta stacja będzie po złożeniu wyglądała w ten sposób. Dobra, słuchajcie, może zrobimy tak. Ja zrobię pauzę, sobie ogarnę tutaj jeszcze tą płytę. Jak widzicie, wylutowałem tutaj te złącze. Ono też się może przydać bardzo do pewnych projektów, bo będę mógł je zastosować na przykład do jakiejś obudowy, żeby coś tam podpiąć. No zobaczymy. Na pewno takiego czegoś nie wyrzucam. Nigdy. Także robię pauzę. Jeszcze muszę tylko zasilanie sobie jakoś tutaj wykombinować, też dwa kabelki, żeby przez obudowę wyszło gdzieś. I będziemy mieli fajny projekcik do zasilania tego zasilacza. Dobra, słuchajcie, wygląda to mniej więcej teraz tak. Już jest wszystko prawie gotowe. Linia 19V wyprowadzona przez gniazdo tutaj jakieś wykręciłem. Nie pamiętam, do czego dokładnie akurat to gniazdo służy. Wygląda coś takiego. No i co? I teraz pozostało mi założenie tego. Panel założony, wszystko jest założone. Skręcenie. Podłączenie tego do zasilacza. I sprawdzenie, jak to będzie wyglądało i działało. Dobra, słuchajcie. Wszystko jest skręcone. Podłączony zasilacz. Tak to wygląda. Stacja będzie sobie leżała gdzieś na biurku. Prawdopodobnie. Podpięta do zasilacza Dela. No i ten zasilacz sobie będzie tutaj jakoś tak przymocowany. Jeszcze nie wiem, jak go przymocuję. Czy go przykleję, czy może... Nie no, trytytką go nie będę traktował. Ale generalnie coś będzie w tym stylu. Albo może tak. Tutaj przy tym. O, coś takiego. I myślę jeszcze ewentualnie może nad czymś takim, żeby tutaj w tej stacji, chociaż nie wiem, czy to będzie potrzebne, bo będę mógł się tutaj bezpośrednio ten zasilacz wpinać kablami jakimiś pomiarowymi, żeby gdzieś tam coś zasilić, także tak to będzie wyglądało. Jeszcze jakbym tutaj kable gdzieś z boku upchał. Dobra, zrobię sobie teraz testa. Ja jeszcze tego w ogóle nie podłączałem. Także jak coś wybuchnie, to będziecie razem ze mną to widzieć. Mam nadzieję, że nic się takiego oczywiście nie stanie. Teraz tak. Tester USB, żeby przetestować z boku, z której to strony jest, z lewej. Aha. Sobie akurat, czy działają te wszystkie porty USB. No i sprawdźmy też, czy włączy się ten zasilacz. Przy okazji zobaczycie sobie, jak on się włącza. Gdzie jest zasilanie? Z tyłu. Zasilanie jest od strony lewej, czyli od tych USB-ków. Także uwaga. Pierwszy test. Razem z wami. Odpinam. Jest. Załącza się zasilacz. Zobaczymy. Ogólnie to się... Jak to się przełączało? Dłużej trzymamy power. To zmienia wtedy orientację ekranu. Dobra, jest. Żebyście widzieli lepiej ten ekran, to jeszcze sobie sprawdzimy USB-ka. Działa. Pierwszy. Drugi działa. Super sprawa. Trzeci też działa.
Zarąbiście. Cieszę się chyba, nie no, bardziej niż z tego zasilacza, nie, ale cieszę się, że będę mógł wreszcie sobie gdzieś to, kurczę, nawet koło łóżka postawić i kablem ładować telefon. Dobra. Pokażę wam, jak ten miernik mniej więcej wygląda. Więc mamy tutaj kilka trybów. Zobaczmy sobie, jakie on nam pokaże napięcie na wejściu, żeby nam pokazał, jakie wchodzi, jakie jest ustawione teraz. Gdzieś tu pokazuje. Już wam mówię. Input 19,5 V. Kurczę, chciałbym wam to bliżej pokazać. Może ja wezmę to do góry. Zobaczcie. 15,5 V tutaj pisze pod spodem. Nie wiem, czy to będzie widać dobrze, ale coś tam widać. I przełączając się tym potencjometrem, enkoderem, przełączamy się pomiędzy różnymi trybami. Tutaj jest ten tryb, który służy nam na przykład do ustawiania zabezpieczeń i set. Mamy tutaj tryby różne. Zaraz wam to pokażę, tylko najpierw wam pokażę, jak wyglądają te ekraniki. Pierwszy ekranik to pokazuje nam wolty, ampery, waty, jakie jest ustawione tutaj wyjście, czyli w tym momencie mam 5 V i 100 mA na wyjściu. Drugi pokazuje nam amperogodziny, watogodziny i możemy tutaj sobie różne rzeczy ustawiać, to znaczy tam dalej w ustawieniach, tak żeby na przykład ładować jakąś baterię przez godzinę czasu, a potem się wyłączy zasilanie. Też fajna opcja. Tu mamy wykres taki graficzny, który tak sobie działa. I tutaj mamy te różne ustawienia, w które wchodzimy przeciskając encoder. I mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, może wezmę drugą ręką, 9, 10, 11, 11 mamy opcji. Do końca wszystkich nie rozkminiłem. Tutaj mamy ustawienia, że możemy mieć M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M9, czyli w sumie 10 ustawień, na których sobie zdefiniujemy jakieś tam wartości na wyjściu i tak dalej. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Tutaj mamy jasność wyświetlacza. Dam na 4. Tutaj jest jakiś czas, nie wiem jeszcze, o co chodzi dokładnie. Tutaj z temperaturą też nie wiem dokładnie, o co chodzi. Zmienianie kolorów tła i tak dalej. No i tutaj mamy wyjście, ustawienie portu chyba. Chyba tak, jakoś tak, nie wiem, kurczę, jeszcze nie rozkminiłem tego. Ale w każdym razie to może obsługiwać jeszcze przez Wi-Fi. Dobra, jak żeby wyjść, to trzeba dłużej przytrzymać powera, czy tylko raz? Aha, przez chwilę trzeba przytrzymać przycisk power, wtedy on wychodzi nam do tego głównego menu. I dobra, ustawmy sobie tutaj na wyjściu, żebym chciał na przykład 5 V i 1 A, tak? Żeby włączyć w ogóle zasilanie, bo teraz jest wyłączone, trzeba przycisnąć chyba raz encoder. Nie. Tutaj się ustawia. Czyli raz power? Tak, raz przycisk power. Jak wciśniemy, to wtedy nam się załącza. A jak go wciśniemy drugi raz, to wtedy nam wyłącza te zasilanie na wyjściu. Dobra, słuchajcie, a teraz żeby ustawić sobie 5 V i 1 A, klikam encoder. Widzicie, że teraz jest podświetlone tutaj 5 V po lewej stronie. I przełączam się pomiędzy amperami a napięciem.
I żeby wybrać amperaż, ciskam encoder i teraz przełączam się pomiędzy tutaj rozdzielczością, czyli daję na 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 amper. Jeszcze raz, to wychodzimy z tego jakby. Znowu możemy sobie ustawiać. Znowu jak nacisnę, to mogę na przykład 1 amper przecinek 1001, 1002 z dokładnością co do jednej tam setnej. No i dobra. Wyjdźmy sobie z tego. Dłużej przycisk power. A nie, to teraz mi będzie przełączał się pomiędzy tymi trybami wyświetlacza. Nie ma tutaj czujnika obrotu, tak jak mamy to w telefonach komórkowych. Dłużej enkodera. Muszę to jeszcze rozkminić. Tak, dłużej enkoder się trzyma, to wtedy wychodzimy. Dobra, ok. No i teraz mamy to zasilanie, to przycisk power. 5 V. 1 amper jest na wyjściu teraz tego zasilacza. Takie mam ustawione. Także tak to wygląda. Działa wszystko fajnie. Tak się teraz na to patrzę i zastanawiam się w sumie, jak to wszystko wyszło. Nie no, generalnie stacja leżała w szafce, nieużywana. Także dlaczego nie miałaby się przydać do jakiegoś takiego projekciku? No i podsumowując. Wyszło to jak wyszło, sami widzicie zresztą. Kwestia zamontowania tego wyświetlacza tak, żeby on się tutaj nigdzie nic nie ruszał. Był stabilny. No i potem ewentualnie tutaj można sobie podpiąć po ten zasilacz jakieś tam fajne kabelki, które będą służyły na przykład do zasilania jakichś tam rzeczy. A widziałem, że są takie różne kable, że mają wyprowadzenia na, nie wiem, 6 rodzajów różnych końcówek, także można kombinować. Ja mam już w pudełku zestaw takich różnych rzeczy, na przykład jakieś takie szczypce bananowe, zaciski, znaczy się bananowe, albo jakieś takie szczypaczki, które łapią drobniejsze nóżki elementów. Także myślę, że to będzie fajnie funkcjonowało. I tak sobie to zostawię. 5 V. Słuchajcie, no jeszcze mogę spróbować tutaj wam pokazać, jak ustawię na przykład na wyjściu. Nie wiem. Pamiętajcie, zasilacz mam. Tutaj jest podpięty 19,5 V. A, już mi się wyszło z tego trybu. Jeszcze raz. Ustawię na wyjściu na przykład 24 V. 24 V na wyjściu ustawione. Włączmy go. 20, widzicie? 24 V. Super sprawa. 24 V, 1 A. A żeby was nie kłamać, że tyle jest na wyjściu, to sprawdźmy sobie to miernikiem szybko jeszcze na sam koniec. Taki teścik. Tutaj cały czas jest na USB-ku 5 V, dlatego że jest 19 V z zasilacza przekonwertowane do 5. Także zmierzmy sobie, ile mamy tutaj na wyjściu teraz. Out plus, out minus, żeby polaryzacja była idealna. 24,01 V. No idealnie. 24,01. On nawet tutaj też pokazuje 24,01. Jest bardzo dokładny z tego, co zauważyłem. Aż jestem w szoku. Dobra, sprawdźmy teraz. Pobawmy się jeszcze na chwilę tylko tą opcją ustawiania tego napięcia na wyjściu. Ja teraz ustawię na przykład 24,50. 24,4. OK, 24,41 pokazuje. Teraz jakbym go zmierzył miernikiem. Co, wyłączył się? Wyłączyłem go. Chyba.
Jeszcze raz załączyłem. Okej, jest 24. 40 powinno być. 24,39 na tym wyświetlaczu też mi pokazuje 24,39. Tak samo jak na mierniku. Zobaczcie. 24,39. Zarąbiste to jest. Oczywiście są o wiele lepsze, droższe takie zabawki. Także jakby ktoś chciał wydać te 300, 4 czy nawet 5. O, wentylatorek mi się załączył. Słyszałem, że się wentylatorek załączył na chwilę. A! A, widzicie? Wyłącza mi się zasilanie. Zastanawiam się dlaczego. Ja już wiem dlaczego. Bo ja tutaj overhead protection. Chwila, muszę coś sprawdzić tylko. Nie no, chłodny jest. Zimny wręcz bym powiedział. Ja tutaj gdzieś... Czekajcie, dlaczego mi się włącza overhead protection? Włączę go na 24. Patrzcie, działa. Od razu sobie rozkminimy tą akcję. Tą akcję, dlaczego mi się włącza? Ja pamiętam, że 32 stopnie, 45, 48. Tutaj jest temperatura pokazana. 37. Ja pamiętam, że ustawiłem coś tam, grzebałem w opcjach, że z temperaturą ustawiałem. 70 stopni i jakiś czas. Chyba minutę. Że po minucie on się włącza. Ale zobaczmy, no poczekam trochę na tym filmiku, żeby wam to też pokazać. Czy to faktycznie tak, czy... Czy może on się sam wyłącza? Overhead protection załączyło się. Overhaul protection. Dobra, czas jest ustawiony. I wyłączył się, widzicie? I teraz przy okazji wam pokażę, o co chodzi. Muszę wejść tutaj w te opcje. Ja tutaj gdzieś grzebałem, że ustawiłem mu overhead protection. Jest, na minutę. Ha! Pokażę wam to dokładnie, żebyście sobie zobaczyli. Zresztą ja zrobię osobny filmik na temat tego miernika. Widzicie? Tutaj jest funkcja overhaul protection, że powyżej jakiejś tam wartości. Teraz wstawię 0. 10 można tutaj godziny ustawiać, kurde. Jest jeszcze over ampere hour. Czy jakoś tak? Są te skróty takie, że trzeba je rozkminić. Over watt hour. Czyli na przykład, nie wiem, będziecie ładowali jakiś akumulatorek i nabije wam tam jedną watogodzinę. Nie, to jest watogodzina chyba. Że jak pobierze tam ileś watogodzin, to on się wyłącza. Watogodziny. No i od góry. Dobra, ale to będzie już na osobny filmik, żeby rozkminić ten zasilacz bardziej dokładnie. No i już naprawdę kończę. Pół godziny zbliża się nagrywania tego filmiku. Jest godzina 22:16. Boże, idę odpoczywać. Idę odpoczywać, bo muszę dużo odpocząć. Potrzebuję dużo odpoczynku. Ten filmik nagrałem tak, żeby wam pokazać mniej więcej, jak to będzie wyglądało, co wykombinowałem. I jakby ktoś chciał sobie w przyszłości też jakoś tak coś przerabiać, to będzie wiedział, że można wykorzystać właśnie takie DC konwertery step down. To było na tyle. Pozdrawiam was. Trzymajcie się.